My oczywiście staraliśmy się dzisiaj no tutaj przeszkadzać Wiśle. Staraliśmy się no gdzieś tam poprzeczkę zawiesić na tyle wysoko, żeby no Wiśle nie było łatwo, ale ta poprzeczka zawisła bardzo nisko w momencie, kiedy straciliśmy bramkę na 1-0. Szkoda, że po takim znowu prostym błędzie, ale myślę, że walczyliśmy do końca. Staraliśmy się na tyle, na ile nas stać na chwilę obecną. Mamy bardzo trudną sytuację w lidze, że z tym siedzą tutaj na sali media, no to doskonale to, tą sytuację znają, bo o niej piszą. I przede wszystkim musimy się skupić na rozgrywkach ligowych. To absolutnie nie oznacza, że dzisiejszy mecz myśmy sobie zlekceważyli czy odpuścili. Chcieliśmy go po prostu rozegrać w miarę mądrze, ale Wisła jest na tyle dobrym zespołem, który tutaj ten Skorża stworzył, że było to dla nas zadanie trudne, nie udało się. Wracamy do hotelu, w którym mieszkamy i przygotowujemy się od jutra do arcyważnego spotkania ze Śląskiem Wrocław. Natomiast Maćkowi jeszcze raz serdecznie gratuluję awansu do następnej rundy. Dziękuję.